Donald Tusk wydaje się być pewny zwycięstwa na podstawie tego dzisiejszego wywiadu dla Polityki. Nie, ja nie widzę w tym artykule, wywiadzie pychy. Raczej jest pewność, a to jest cecha, stanowczość, cecha pozytywna, cechy pozytywne dla polityków i dla szefa naszej partii, bo nam też, tak powiem, jego zapał daje podobne siły i podobne cechy. Premier powiedział, że elity i poparcie elit nie jest gwarancją sukcesu wyborczego Platformy. To zgadzam się, to znaczy powiem tak, oczywiście elity należy i doceniać i z nimi dyskutować. Myślę, że te niektóre wypowiedzi ludzi właśnie z elit czy z kultury, no to jest pewnie jakaś zraniona, zawiedziona miłość, może zbyt pochopna. Namawiam do tego, aby jednak ją odnowić. To jest ważny dla nas także głos, ale rzeczywiście wybierają nas wszyscy Polacy. To jest oczywiście słyszalny głos poprzez media znanych ludzi z kultury, z sztuki, z muzyki. I należy brać to pod uwagę. Myślę, że będziemy nadal ze sobą rozmawiać, ale nie jedyny. Polacy to zróżnicowany i wielki naród, w związku z tym musimy, tak powiem, także z nimi też dyskutować. Znaczy, nie trzeba mówić Polakom, że to zły wybór głosowanie na PiS. To nie jest stabilizacja, to nie jest dobry klimat rozmowy, to nam nie będzie moim zdaniem żadnej rozmowy. Tam jest tylko podejrzliwość, szukanie z góry winnego. Już przerabialiśmy przez 2 lata, ale jak mówię, to nie jest tylko, znaczy my nie posługujemy się kampanią taką, aby nie głosujcie na nas, nie głosujcie na PiS, bo trzeba się ich bać. Znaczy Polacy to mądry naród, oni sami to zrozumieją, dlaczego taki wybór jest w zasadzie dobry, głosując na Platformę. Ale nie jedyny. Będziemy ludzi namawiać w sposób taki, że my gwarantujemy stabilność i ciągłość władzy, spokój, a jednocześnie dalsze kontynuowanie reform w spokoju i w normalnej kulturze uprawiania polityki. A czy zgadza się pan ze stwierdzeniem, że na listach nie ma miejsca dla pana Drzewieckiego i Chlebowskiego? No rzeczywiście wybrzmiał ten głos dosyć stanowczo. Platforma będzie go brała pod uwagę przy głosowaniu w ciałach statutowych Zarządu Krajowego i Rady Krajowej. Dał ten sygnał premier także politykom Platformy, w związku z tym na pewno jest to ważny głos przewodniczącego partii. Ja wierzę premierowi, ma intuicję genialną polityczną i myślę, że ten głos jest dla nas jak nie najważniejszy, to ważny.